czytając Księgi Rodzaju. Pan Bóg urobił człowieka z prochu ziemi i tchnął do jego nozdrza istnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z drzewa wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczne owoce rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Miłuj się, Panie, bo jesteś grzesznik. Wysłuchaj nas, Panie.